Autofagia. Dzisiaj chcę kontynuować temat. O co chodzi generalnie? O to chodzi, że widzę wielkich mistrzów, zacznę może od tego, na YouTube, którzy wielce mówią o autofagii, o tym, że warzywa, że to tamto, o dietetyce, a sami są, kurwa, ćpunami, kurwa, nie? Ćpunami. Nazwijmy tak, żywność jest, jeśli spożywasz żywność, jesteś ćpunem żywności. Jeśli spożywasz inne, jakieś uzależniające substancje, jesteś innym ćpunem. Czy jesteś następnym ćpunem. Dobra, ale teraz tak, gość, niektórzy mówią, opowiadają, są, kurwa, autorytetami, kurwa, w tej dziedzinie, tam autofagi, a oni, kurwa, z filiżanką sobie kawy, kurwa, kręcą, kurwa, wideo, kurwa. Dla mnie to jest chore, kurwa, bo czym jest kofeina, czym jest kawa? Przede wszystkim jest środkiem psychoaktywnym, jest substancją uzależniającą, kurwa. Kawa jest substancją, która, kurwa, zrobiła sobie otoczkę, bąbel taki społeczny, że to nie jest ćpanie, że to nie jest narkotyk, że po prostu picie kawy to jest, kurwa, każdy tak robi, nie? Że to nie jest narkotyk, że tak, tylko że spróbuj to odstawić, kurwa. Ja mam takie zalecenie, skoro nie jest narkotykiem, odstaw to. Co się będzie działo? Będziesz miał, kurwa, psychiczne i fizyczne odstawienne, kurwa, dolegliwości, kurwa. Poprzez rozdrażnienie, nerwice, agresję, kurwa, poprzez, kurwa, zatrzymanie, spowolnienie funkcji psychofizycznych, kurwa, wiele innych, kurwa, psychicznych dolegliwości, kurwa, ból głowy, kurwa, fizyczny objaw następny po odstawieniu kofeiny, kawy. Następnie zdestabilizowanie twoich emocji, kurwa. Będziesz skakał z emocji na emocje, kurwa. No, jest to. Dlaczego się przyzwala społecznie na picie kawy? Bo ludzkość musi coś ćpać, nie? Żeby było, a legalnie, kawa, i tak, to ten narkotyk będziemy ćpali i będziemy go określali jako, kurwa, jako dobrym narkotykiem, nie? To samo się dotyczy cukrów prostych. Ja jestem ćpunem cukrów prostych, kurwa. Także, że warto powiedzieć prawdę, gorszą prawdę niż, kurwa, dobry fałsz, kurwa. Powiedz, że jesteś ćpunem kofeiny, jesteś ćpunem kawy, jesteś ćpunem cukrów prostych, tak jak ja to teraz mówię. Jestem ćpunem cukrów prostych, nie spożywam żadnych innych, kurwa, substancji jak kawa, bo nie jestem głupi. Ale jestem ćpunem cukrów prostych, kurwa, tak? Jestem ćpunem żywności, ale nim jestem i umiem to powiedzieć, a nie, że oszukuję ludzi i samego siebie, kurwa, i tworzę sobie takie społeczne przyzwolenie, kurwa, na to, że i to są te mechanizmy mózgu, o którym bym teraz chciał znowu powiedzieć. O co chodzi? Twój mózg, mój mózg, powiedzmy, każdego człowieka mózg, robi sobie taką. Wyobraź sobie scenę w Terminatorze 2, kiedy ten T-1000 wpada na samym końcu filmu do tej lawy takiej. Ile on to oblicz pokazuje, tam za wszelką scenę chce się z tej lawy wydostać, nie? Ile tych twarzy tam się ukazuje, takich demonów, kurwa. Tak samo działa nasz mózg, nie? Jeśli ma odstawić jakikolwiek narkotyk, to, kurwa, ile on to twarzy projektuje. Nagle ci podpowiada, że ale po co to robić w ogóle? Na pierwszym miejscu, to jest, zapamiętaj. Po co masz rzucić tym dragiem, tą kofeiną, czy tą kawą, czy jakim inną substancją, czy cukrami prostymi? Przecież to ci nie szkodzi, ty żyjesz, funkcjonujesz, to ci pomaga w życiu tylko, nie? A napijesz się kawy i ty jesteś aktywny, nie? Także, że zobacz, to jest pierwsza projekcja, którą mózg już cię oszukuje, to jest na pierwszym miejscu. Po co? Tak samo sobie może każdy, kurwa, z innym nałogiem powiedzieć, no po co, przecież ja funkcjonuję dobrze, no napiję się czy tam coś. Po co, nie? To jest pierwszy atak mózgu na twoją osobowość, że po co, nie? Czyli po prostu już sobie tworzy tą otoczkę, bąbelek taki ochrony przed
czasem, żebyś nie pomyślał o tym, żeby zrzucić narkotykiem, nie? Żeby przestać ćpać. Czy to mówię, tak jak ćpać cukry proste nawet, nie? No, no, słodycze jeść, kurwa. No, mózg potrafi. Dlatego pierwsze, co należy zrobić, to być anty swojemu mózgowi. Uprzedmiotowić go. Ty jesteś ty, ja jestem ja. Ja tu będę rządził tobą, a nie ty mną, kurwa. Tak, tak powinieneś w życiu sobie to uzmysłowić. No i o co chodzi? Ktoś idzie, kurwa. No i te mechanizmy, które mózg wytwarza, nie? Takie obronne przeciw, kurwa, temu, co... No po co? No po to celem jest, kurwa, długowieczność, żebyś żył, kurwa, no po to masz robić, masz to odstawić, czy tam, kurwa, nie ćpać tego, kurwa, tego, tej żywności, żebyś długo żył, kurwa. Celem jest ochrona twojego zdrowia i życia, kurwa, no, a nie twój mózg ci mówi, że ach, to ten. Dobra, możesz powiedzieć, spoko. Możesz powiedzieć, że chcesz żyć 65 lat, standardowo tyle, ile ludzie żyją, wtopić się w społeczeństwo, być tacy jak oni, nie być inny. Możesz to zrobić, jeść cokolwiek tam, słodycze, kurwa, inne rzeczy. Moja rodzina też taka była, umarli w wieku 65 lat, średnia krajowa, kurwa. Możesz, tak? Możesz postąpić, kurwa. Ale jeśli ty zakładasz długowieczność, chcesz stówy dożyć, kurwa. Tak jak kobieta, która opowiada o Auschwitz, która... Auschwitz, Jezus, jaką tą traumę przeżyła w Auschwitz, tak? Tylko, że nieświadomie Auschwitz doprowadziło ją do głodówki, czyli do tej autofagii, gdzie, kurwa, przez kilka miesięcy, czy może nawet lat oczyszczała organizm, kurwa, z tego i głodówka spowodowała, że dożyła 100 lat, kurwa. No, no prosta sprawa, nie? Następna babka, która... Mojego przyjaciela babcia z Maroka. Mówi, że był ją teraz odwiedzić, 100 lat ma prawie. 4 lata jej do stówy brakuje. O, i pytał się jej właśnie o tryb życia. Specjalnie, ja mu powiedziałem, nie? Ty pytaj się tam, wiesz, o żywność, jak, co i tego. Ona mówi, że bieda, że to, co na polu jej urosło, no to tylko to było do jedzenia w tamtych latach, nie? Jak ona była młoda i tak przez całe lata się utrwaliło jej te nawyki takie żywieniowe, nie? Także te ziemniaki były, tam kapusta, mówi dokładnie, nie? Że ziemniaki, kapusta, jajko jakieś tam kura zniosła. To i tak tylko to było. I generalnie było głód, pamięta też, nie? Że ten, nie? No i co? I przeżyła stówę prawie, nie? Dzisiaj jeszcze żyje dzisiaj, kurwa. I jeszcze, kurwa, jej mózg jak funkcjonuje? Mówi, że mój kumpel mówi, dobry przyjaciel mówi, że ona ma pamięć taką, że kurwa pamięta, kurwa, nawet jak się nazywa. Nie, ale mówi, że olbrzymio, że jego pamiętała, przecież on był mały, jak on tam był, kurwa, nie? W ogóle inne sprawy, mówi, że kurwa pamięć ma znakomitą, nie? No, także autofagia, no czym jest autofagia? Autofagia jest... Znaczy, no, powrócę może do tego tematu, nie będę zmieniał. No o co chodzi? O to chodzi, że ludzie, że jeśli chcesz żyć 65 lat, spoko, żyj na luzie i chuj, nie? Ale przecież ile to wystarczy się postarać, żeby wygrać ze swoim mózgiem i zamknąć tę kłapę kulinarną na zawsze, kurwa. Jedzenie to nie można sobie zrobić raju z jedzenia, kurwa. Raj sobie możesz zrobić, kupując sobie, kurwa, drogie mieszkanie, kurwa, nie wiem, co jeszcze. Zrób sobie raj pieniężny, daj swojej kobiecie, kurwa, kasę, ale nie róbmy sobie, kurwa, raju z kulinarii, kurwa, bo to przez to umrzemy, nie? Wszyscy ludzie przez to umierają, moja rodzina cała umarła przez odżywianie, chociaż nigdy nie pili, nie palili, no palili, ale to sporadycznie, kurwa. Moja babcia na przykład nie piła, nie paliła całe życie, kurwa. Zmarła przez jedzenie, kurwa. Rak ją dojechał przez otyłość, kurwa. W wieku 75, zobaczcie jaka logika, 75 przeżyła, tam plus minus, nie wiem, dokładnie nie wiem. Jaka logika, nie? Ale jakby, kurwa, zastosowała autofagię, zastosowała głodówkę czasową, zastosowała inne żywienie trochę,
a nie takie, kurwa, babcine sposoby tam, ja wiem, co oni tam jedli, mięsko też szło i to wszystkie rzeczy mocno, mocno energetyczne, nie? Także, że po prostu gdyby, to by te 25 następne przeżyła, no nie? No kurde, prosta logika w przyrodzie, kurwa. Każdego osobnika to dotyczy na ziemi, kurwa, nie? No i o co chodzi z tą autofagią? Autofagia generalnie jest odbudową komórki. Kiedy głoduje człowiek, wtedy komórka się nie tylko regeneruje, ale ona pozbywa się tych wszystkich, ja już tam dokładnie nie wiem, tych substancji, bo to tam naukowcy bardziej wiedzą, ale tych wszystkich substancji, które tam się nagromadziły, ona się nie tylko regeneruje, ale nowe tworzą się komórki, które po prostu człowiek jakby na nowo się odżywia o swój organizm, nie? Także, że po prostu tak działa autofagia. No i nowe komórki powstają i te wszystkie, które już się tam tworzyły, nowotworowe w organizmie, one giną. Tworzą się zupełnie nowe, zupełnie tak jakbyś się na nowo urodził, nie? Że po prostu to tak w ten sposób naukowcy to interpretują. Nie zgadzam się jednak z tym, bo mówią, że jest coś takiego jak przeciwwskazania do autofagii, tak? Czyli do głodówki tymczasowej, czy czasowej, czy tam jakiejś, jak ją sobie tam zaplanuje, kto. Nie ma czegoś takiego, jak ja uważam, jak przeciwwskazania do autofagii. Generalnie tak, no chyba, że ktoś ma anoreksję, no to on generalnie nieświadomie stosuje autofagię, bo jest coś takiego jak nieświadoma autofagia, nie? Tak jak, nie wiem, zamknął cię, kurwa, albo jest kryzys głodowy i ty o wielce panikujesz, bo nie ma jedzenia, ale ty nieświadomie robisz dla swojego organizmu dobrze, nie? Czyli nieświadoma autofagia. Ale świadoma to jest taka założona, że 3 dni nie będę jadł, bo chcę oczyścić organizm, nie? No to tym się to różni, no ale przeciwwskazań ja bym powiedział, że nie ma. Mówią, albo przeciwwskazania są dla sportowców, że sportowcy nie powinni doprowadzać organizmu do głodówki, do autofagi, bo oni generalnie ciężko ćwiczą, no to wszystkie kalorie się spalają i tak dalej, i tak dalej. Nieprawdą jest to, nie potwierdzam tego, bo ja na przykład biegam i całe życie sport jakiś tam uprawiam i tyję po prostu, kurwa, bez jakichkolwiek, kurwa, dla mnie, kurwa, ochronnych, kurwa, schematów, kurwa. Po prostu ty jak każdy człowiek, kurwa, jak zjem więcej, to kurwa widzę swój brzuch, nie? I w ogóle cały czas mam poziom tkanki dość wysoki. Dlatego autofagia w moim przypadku jest nie tylko wskazana, ale i jeszcze będzie ratować mi życie, kurwa. Dlatego ja mam dzisiaj dzień autofagii, dzisiaj robię dzień głodówki, jest niedziela. I to jest dzień, w którym dzisiaj nie będę, mam nadzieję, że wytrzymię, kurwa. Na razie jest godzina 9:10, tak trochę czuję głód. Znaczy taki nie głód, tylko uzależnienie, że tak powiem, psychiczne od działania. Już moja psychika trochę zaczyna mi bombardować. Za chwilę będę, o godzinie 1:00 będę słyszał te sygnały. Będę słyszał te takie, słyszał nie, ale będę świadomy tego, że moja psychika mi chce powiedzieć, ale po co, daj spokój z tym, kurwa, dzisiaj, kurwa. Przecież to nie ma sensu, kurwa. To będą następne, kurwa, oblicza mojej psychiki, które będą jak demon, kurwa, jak szatan dosłownie, kurwa. Szatan istnieje, naprawdę. On ci szepcze, że nie szepcze, tylko to twoja psychika uzależniona ci mówi, że ale po co, ale to przecież wszyscy tak robią, ty też możesz zjeść tam, normalnie sobie pojedz, normalnie to, tamto sobie wypij, kawę czy coś, jak człowiek. I to są właśnie też te oblicza twojej psychiki, nie? Którą ty, ona ci to przestanie po 2-3 dniach montować takie scenariusze w głowie, bo przestanie być już uzależniona od tego, nie? Jeśli rzucisz na przykład cukrami prostymi i nie będziesz jadł słodyczy, no to przez 3 dni będziesz się męczył, no będzie ci tam cały czas chodziło po głowie, żeby wpierdolić, nie? Czyli ta psychika będzie tworzyć te filmy, kurwa, jak szatan ci będzie tam, kurwa, nie? Montować, że po co, na co, przecież można żyć i jeść cukry i tak dalej, kurwa, pierdolenia, na cukrzycę umrzesz w wieku 40 lat, nie? Także psychika jest antytobie, nie, można by powiedzieć. No i z przeciwwskazania do autofagii, to bym powiedział, że raczej nie ma przeciwwskazań, że każdy człowiek powinien, dużo jest ludzi, co chodzi na siłownię
I zobacz, i chodzisz na siłowni, eksploatujesz swój organizm bardzo intensywnie, a dalej w dalszym ciągu jesz. I w dalszym ciągu nic nie zrobiłeś dla swojego wyglądu, poza tym, że tam objętość twoich ramion trochę wzrosła, ale tkanka tłuszczowa wisi nadal, kurwa, i nic nie zrobiłeś, a tylko eksploatujesz swój organizm, co będzie ci się, kurwa, znowu liczyło do twojej renty na krótkowieczność, kurwa. Bo to znowu, kurwa, naukowcy mówią, że dla długowieczności na serce lubi ruch, kurwa. Nie intensywny wysiłek, ciężary, kurwa. To jest dobre, tak, jak jesteś w młodym wieku, będziesz wyglądał na plaży dość dobrze, ale wszyscy kulturyści narzekają na serce. Dużo ludzi umiera na serce, kulturystów. I także, że ruch nieintensywny, tam jakiś średni, no trochę biegania, trochę pływania, to lubi serce. Serce ma pracować wtedy, kiedy ty biegniesz w dół, z górki. Wtedy serce pracuje, ale twoje mięśnie nie. To ten właśnie rodzaj ruchu jest dobry na długowieczność. Kiedy twoje serce nabiera tempa, ale nie pracują twoje mięśnie, kurwa. Czyli jakbyś pływał, bo pływanie nie obciąża mięśni, nie? Jeśli ty będziesz obciążał mięśnie, czyli same ciężary dźwigał, to serce, sprawdź to, że twoje serce czasami w ogóle nawet nie przyspiesza na siłowni. Ono nawet już, ono się zaadaptowało do tych ciężarów, tak? Nie przyspiesza, ono już nie trenuje, ono już przestało, kurwa, się adaptować do treningu. Ty masz trenować serce, żeby długo żyć, a nie, kurwa, mięśnie. Mięśnie ci za tydzień opadną, jak przestaniesz trenować, bo katabolizm, wiadomo, o co chodzi. Anabolizm, wzrost mięśnia, a katabolizm. Nie ma czegoś takiego jak równowaga w organizmie. Jest albo katabolizm, albo anabolizm, tak samo z całym organizmem, z mózgiem, z mięśniami, kurwa, nie ma niczego, co stoi w miejscu. I ty też nie będziesz stał w miejscu, jak zrzucisz ciężarami, to po miesiącu już będziesz miał mniejsze objętości swoich mięśni. No to także to nie ma sensu za dużo te trenowanie, także że ta kulturystyka była dobra, gdybyś ten mięśnie miał przez całe życie kaloryfery i całe życie, kurwa, miał taką jak na Mister Olympii, kurwa, wygląd, nie? No to wtedy by, kurwa, miało sens, no. Także że należy się zastanowić nad sensem całego przedsięwzięcia, nie? Czyli ćwiczenia fizyczne, a krócej żyć przez to, że uszkodzisz serce na późniejszym wieku, dostaniesz arytmii, jakieś innych zaburzeń nagłego zatrzymania serca. Naukowcy mówią o treningu dla serca, nie? Dlatego z tych ludzi się nie ma za bardzo co śmiać, że chodzą z patykami po chodnikach. Ci tacy, kurwa, narciarze w trampkach, kurwa, chodzą z tymi patykami. Bo tak naprawdę to oni, może niektórzy głupieją, ale niektórzy nieświadomie robią dla siebie dobrze, nie? Bo te serce jednak przyspiesza rytm i to sprawi, że będziesz dłużej żył na pewno, bo serce, wytrenowane serce, to serce, które będzie ci bić, kurwa, przez stówę, nie? Sam tego doznałem, bo mam samą arytmię serca przez te, kurwa, ciężary pierdolone, które dźwigałem kiedyś, kurwa. Bo to jest niebiologicznie jakby, kurwa, logiczne, że ty bierzesz duże ciężary, kurwa, ty tym ćwiczysz i przez ileś tam lat to kurwa, serce, ten układ krwionośny nie znosi takiego przeciążeń dla organizmu. Mięśnie, owszem, mięśnie to potrafią wszystko znieść, kurwa. Czy przejedziesz 100 km na rowerze, czy przejdziesz, kurwa, tylko 5 metrów, to mięśnie będą, kurwa, zregenerują się w takim samym tempie, nie? Sam to wiesz ze doświadczenia z siłowni, że na drugi dzień masz zakwasy, czy już ich nie masz, bo później zakwasy też mijają, ale mięśnie się zregenerują, choćby chuj na chuju. Ale serce nie, serce idzie, kurwa, swoim... Serce nie lubi tego rodzaju treningu. Serce lubi trening troszeczkę wydolnościowy, taki wytrzymałościowy, bardziej taki aerobowy, bym powiedział, nie? Nie trening mięśni, a trening oddechu, przyspieszonej akcji serca. Dlatego bieganie z górki jest przepięknym, kurwa, ćwiczeniem na właśnie długowieczność, na serce, które wszystkie organy, które będą przez to potem korzystać z dobrej pompy, nie? No i teraz co o tej autofagii dalej? O co chodzi? No, o to chodzi, że żeby być prawdziwym człowiekiem. Jeżeli śpam coś, to powiedzieć, umieć się przyznać do tego, a nie być wielkim, z wielką, kurwa, wielkim
nauczycielem o odżywianiu na YouTube, a tutaj kurwa filiżanka z kawą. No to dla mnie to jest śmieszne, nie no. Bo ja nie lubię, jak mnie ktoś oszukuje, bo ja lubię, bo jeśli ty powiesz prawdę, nie, że ja jestem ćpunem cukrów prostych na przykład, to ty podświadomie już sobie robisz taką trochę ochronę, że nie chcesz tego, kurwa, nie chcesz, chcesz to zmienić w sobie, ale nie potrafisz, nie? I ty jesteś szczery ze mną, tak jak każdy uzależniony człowiek od czegokolwiek, nie? Czy to od ćpania żywności, czy ćpania, kurwa, alkoholu, czy innych substancji. Ale ty jesteś szczery, ty chcesz to zmienić w sobie, ale nie potrafisz tego zrobić. I każdy ma do ciebie, każdy cię kocha, każdy ma do ciebie szacunek, bo ty mówisz prawdę, ale jak ty mówisz kłamstwo, robisz co innego, no to kurwa, jakie ty, to kurwa, to jesteś zwykłym ćpunem, bym powiedział. Powinni teraz podjechać karetką do ciebie, wyjść, kurwa, czterech gości, kurwa, w skafandrach, kurwa, i wziąć się na detoks, kurwa. Na detoks, kurwa, nawet to, że jesz cukry proste, powinieneś być w szpitalu zamknięty, kurwa, na 3 miesiące i przeprowadzić na tobie detoks, kurwa, bo cukry proste też cię zabiją i to nie jest, i to się w społeczeństwie oszukuje, że tylko dragi ciężkie są odsunięte. Bo to są ciężkie, ale te legalne dragi, nie można o tym, bo już mózgi podpowiadają dragi lekkie, to będzie przyzwolenie na takie dragi lekkie, nie? Czyli kofeina, trochę alkoholu, niech to tam będzie, obżaranie się, kurwa, cukry proste, to są dragi, które się przyzwolenie się na to daje, nie? Ale to, że one szybciej cię wyniszczą niż, kurwa, jakbyś brał, kurwa, ćpał kompot, kurwa, w żyłę, kurwa, brał heroinę, kurwa, nie wiem, amfetaminę wciągał, palił, kurwa, marihuanę, to, kurwa, tego się nie... O, to jest złe, kurwa, jakie to jest złe, ja pierdolę. Ale to, że zjesz batonika, kurwa, no to ty jesteś, kurwa, ty jesteś poważany w społeczeństwie, bo zjadłeś batonika ze słodkiego. To, że ci wyjebało insuliny, kurwa, że organizm teraz już jest, kurwa, w takim stanie, że nie wie, co ma zrobić z tymi cukrami, no to się, na to jest przyzwolenie, nie? No, taki paradoks, nie? A, nagrywa mi się, dobra. Chciałem sprawdzić, czy mi się nagrywa. Także, że przez... No, ja bym zalecał zastanowienie się nad tym, czy chcesz troszeczkę się pomęczyć, wygrać ze swoją psychiką, tak jak ja staram się to robić, i żyć stówę. Można by stówę nawet przeżyć, nie? Czy chcesz standardowo żyć, pobawić się jedzeniem, pobawić się kulinarniami, nie zamknąć dziuba na jedzenie. Być otwartym na wszystko, no i przeżyć 60 lat. Mój ojciec nie pił, nie palił, tylko nie pił. Przeżył 45 lat, kurwa. Cukry go dojechały, kurwa. Żywność, cukry. Cukrzycy dostał i zmarł, kurwa. No, nie było nawet mowy, nie. Uremia, tam jakieś mucznice, no to powikłania pocukrzycowe, nie. No, co należy zrobić? No to dobra, to teraz konkrety. Co byśmy mogli zrobić z tym faktem? Bo to jest trudne, nie? No to co mamy nie jeść teraz, nie? Nie. Ja mam plan taki, to jest mój, każdy sobie jakąś strategię może wymyśli, ale ja mam taką strategię, żeby jeden dzień w tygodniu autofagię przeprowadzać. Nie jeść. Po prostu zero kompletnie, tylko sama woda. Dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj będę samą wodę pił. Jutro uzupełnię trochę witamin, minerałów, bo wiadomo, wypożdżony organizm. Czy tam może minerały i witaminy są bardzo wskazane, ale nie kalorie, kurwa, nie energia, nie? No także, żeby uczyć już tą psychikę, że kurwa, niejedzenie jest czymś normalnym, nie? A nie, że wpadasz w szok, kurwa, nie ma jedzenia. No pierdolę, kurwa, jak ćpun najgorszy, nie? Ja mam taką strategię, żeby ten jeden dzień w tygodniu nie jeść. A tak w samym tygodniu, żeby się tam nie obżerać, żeby no spróbować wytrzymać, nie? Te kilka godzin, następne kilka. Ile mi się godzin uda wytrzymać, tyle wytrzymię. Ale jeden dzień w tygodniu jest kompletnie reżimem dietetycznym i koniec. No, nie zapominając też, żeby tam wrzucić trochę warzyw. No, cukrów prostych, no nie wiem, czy się tak pozbędę od razu. Generalnie by trzeba było też tak zrobić i tak cukry proste w ogóle wypierdzieli ze swoich, ale problem tu jest nie we mnie, tylko w tym, że wszędzie mnie otaczają cukry proste, nie? Cokolwiek jest najtańszego w produktach spożywczych, to są cukry proste, kurwa.
I ja przez nie mogę funkcjonować, nie? Pół dnia zjem sobie na przykład paczkę ciastek i ja na nich funkcjonuję pół dnia, nie? No jestem ćpunem cukrów prostych, nie? Ale funkcjonuję przez te pół dnia na tej paczce. No i dlatego to kupuję, nie? Bo jak ja mam paczkę warzyw kupić, a paczkę kurwa ciastek czekoladowych, no to ja będę bardziej najedzony po tej paczce ciastek przez pół dnia, nie? Bo nie będę głodny, nie? Dlatego bardziej mi się to, wiesz, no i dlatego właśnie na tym kurwa oszczędzam kasę, no na swoim zdrowiu oszczędzam kasę trochę, nie? Już mi mówi kumpel, nie? Ty kurwa lepiej nie oszczędzaj kasy, kup kurwa, wydaj te 5 euro, ale kup kurwa normalne jedzenie i ziemniaki, a nie cukry proste, nie? Bo on to dobrze wie, jaki ja prowadzę mechanizm kurwa odżywiania. Jak ja mam wydać euro na ziemniaki, to ja wydam euro na ciastka, bo to one będą dłużej trzymać, nie? A ziemniaki to zjesz za godzinę, zaś głodny, nie? Generalnie, no, przyznaję się do ćpania cukrów prostych. No, jestem ćpunem cukrów prostych. I trzeba się, muszą mnie ludzie zaakceptować, jakim jestem. Ale no tak, no... No tak, no, ale to też będzie miało swoje konsekwencje, nie? No, śmiać się, nie śmiać, co chcesz, możesz zareagować, jakim chcesz, emocjami, ale... No, jedzenie, tak jak mówię, no, kurwa... Można powrócić tak jak na wcześniejszym filmiku powiedziałem, do tego, ile mieliśmy, jak mieliśmy 7, 8, 15 lat maksymalnie, jacy byliśmy, kurwa? Urodziliśmy się, kurwa, jacy urodziliśmy się? Jacy byliśmy młodzi, kurwa? Czyli od czego byliśmy uzależnieni przede wszystkim? Niczego, kurwa. Pamiętasz swoje lata młodości, jak miałeś 10 lat, gdzieś tam latałeś, bo jeździłeś na rowerze, zapierdalałeś, nie? Bo nie było komputerów, tak? Teraz ludzie siedzą, młodzież siedzi przed komputerami. No nic z tym złego, oczywiście mądrzejszego, bo przynajmniej się rozwijają swoją inteligencję, kurwa, nie tak jak my byliśmy młodzi, niby tam ten ruch się mówi, ale to taki ruch jak małpy, wiesz, prymitywizm jak chuj, wolę teraz ówczesną młodzież, że siedzi przed komputerami, się szkoli, programuje, czy tam się zabawia grami i to jest na pewno lepsze niż to, co myśmy robili za mało lata. Ale myśmy, no dobra, ale wróćmy do tych ćpania, jak byliśmy młodzi. Od czego byliśmy uzależnieni? Tylko od jedzenia, kurwa. Przyszłeś, zjadłeś trochę ziemniaków, kurwa. Matka z procy strzeliła jakąś, kurwa, grochówką, kurwa, jakimś tym i ty już szłeś, bo już koledzy wołali przez okno, nie? Już leciałeś, kurwa. Twój mózg nie był, zauważ, nie był od niczego uzależniony, od niczego. Dlaczego do tego, z tego stanu właśnie my teraz nie wracamy? Do tego stanu, który byliśmy młodzi pierwotnie, tylko jesteśmy uzależnieni od wszystkiego gówna, które nas, kurwa, po drodze naszego życia uzależniło. I doprowadzi do śmierci w dodatku. Tak się człowiek rodzi, kurwa. Dlatego jeśli spożywasz jedzenie, już jesteś ćpunem. Jestem ćpunem, ty jesteś ćpunem. Spożywamy rzeczy, jesteśmy ćpunami i będzie tego konsekwencja. Albo jeśli się nawrócimy teraz na drogę autofagi, na jakby zresetowanie swojego gówna całego życia i będziemy jedli to, co tak jak byliśmy mali, czyli nie będziemy uzależnieni i nie będziemy ćpali jedzenia, to będziemy żyli nawet i stówę, nie? Może się organizm oczyści, zregeneruje komórki wszystkie, kurwa. Takie też teorie słyszałem, że w każdym wieku można się jeszcze oczyścić i jeszcze zregenerować swój organizm do... Zwróć uwagę też na młodych... wygląd. To jest taka troszeczkę półteoria, bo tutaj... O wygląd osoby młodej, nie? Tam 10 lat. Jej skóra, wygląd, pełne włosy, pełne uzębienia, kurwa. A my teraz, kurwa, w wieku starym, co? Wszystko przez, kurwa, ćpanie, przez żywność, kurwa, która nas degeneruje, kurwa. No ale to też ma swoje, bo też wiek starczy, no to nie można powiedzieć, że nawet gdybyś się, nie wiem, jak odżywiał, no czy nic nie jadł, kurwa, wielkiego takiego ćpału tego jedzenia, no to też byś wyglądał przez starość już tam troszkę inaczej niż, no nie będziesz wyglądał jak młodzież, nie, ale
No ale, warto na to zwrócić uwagę i warto po prostu zrobić jakieś strategie w życiu przeciw legalnemu ćpaniu i wmawianiu sobie, że to nic złego, a to jest wielce dla nas destruktywne. Tak jak mówię, dużo osób odchodzi ze świata tylko przez samo jedzenie. Nie pili, nie palili, nawet to nie jest, kurwa. Ja znam dwóch kumpli, którzy piją 10 jaboli na dzień. A jak jest więcej alkoholu, to więcej. Ile jest, tyle wypiją. Ale nigdy nic nie jedzą, bo oni wolą pić i nie jedzą, tak? I kurwa, nieświadomie przechodzą, kurwa, proces regeneracji komórek, kurwa. Jak on ściągnie koszulkę, to na nim wszystkie mięśnie, kurwa, brzucha widać, kurwa. I podniesie 30 kilo, kurwa, metalu na plecach i zaniesie na złom, kurwa. Alkoholik, człowiek, który, kurwa, jest uzależniony od tej substancji, kurwa. Ale mimo tego nieświadomie doprowadza do autofagii. W ten sposób nieświadomie robi sobie z organizmu, kurwa, czystkę, nie? Oprócz, no, kurwa, on żyje, on ma 45 lat, on całe życie pije po 10 diaboli, kurwa. Bo nic nie je, i ciągle doprowadza do autofagii, do odnowy swoich komórek. I ma pełne włosy, Tom, kurwa, inni, kurwa, moi kumple mają, kurwa, pełne włosy, kurwa, i zdrowe zęby, nawet bym powiedział. Nie, może zęby też bym przesadził, ale, kurwa, on wychodzi na mróz, kurwa, w samych bosych stopach na mróz, pamiętam sam dokładnie. I każdy mówi, i ludzie mówią tam z boku, kurwa, ci to, kurwa, stoczeni jak chuj, ale nie zauważyli u siebie, że ich otyłość to jest jeszcze gorszy stan, kurwa, niż tego człowieka, który nieświadomie do autofagii doprowadza, do głodówki, kurwa, bo nie je przez 3 dni, 4, bo tylko pije. Tak, ale w ten sposób swój organizm w innym sensie się regeneruje, nie? Bo alkohol robi tam, może robić swoje tam na narządy wewnętrzne trochę szkody, nie? Dobra, kończę, bo nie mam więcej do powiedzenia. Tyle o autofagii na dziś.